W Totentanzu nocami słychać dzikie wrzaski. To mogą być próby jakiegoś zespołu albo coś poważniejszego. Warto sprawdzić. Kurwa. To zaczyna mi się wszystko składać. Nigdy mediów nie pchałby się do Totentanz. Tylko Nessie. Zasuwaj. Podoba mi się twój styl. Minimalizm. Też tak kiedyś miałem. Też to ten tanc? Zajebiście. Jedziemy na trzecie. Weź naciśnij, bo mi palce strętują. Słyszysz? Dzisiaj Gratinitus, nasze chłopaki. Ten kawałek lubię. No idź, wmieszasz się w tłum bez problemu. Dla każdego są sposoby. Kurwa, nie wierzę! Pamiętasz to nagranie z All Foods? To ten typ, co ukradł Spider-Bota! Niemożliwe. Nie byłby taki głupi, żeby tu przychodzić. To ty? Szukam bez Isis. Chyba nie zrozumiał pytania. To ty nam podjebałeś Flatheada? Tak. A macie może jeszcze jednego? Bo tamtego musiałem się pozbyć. A to Kutas. No i patrz, od razu sobie zapunktujemy. Wypierdalać już! Ty, to jest ten Zolf. Widzę. Czego chcesz? Lepiej na nią uważaj. Ty tu teraz rządzisz? Tak. Zdziwiony? Nie słyszałem o tobie wcześniej. Nic straconego. Bez Isis. Mówi ci to coś? Pracujesz z nią? Nie, mam do niej sprawę. Podobno jest tutaj. Sprawę, jasne. Zaprowadzę cię. Coś za łatwo poszło. Potem będziesz się martwić. Najpierw znajdźmy Nessie. W zasadzie powinnam ci być wdzięczna. Za co? Dobrze wyszłam na tym, co się wydarzyło w Wolfus. Cała przyjemność po mojej stronie. Kurwa, przeszukałeś tą dar. Jakoś udało jej się wezwać wsparcie. To Nessie. Nieźle ją załatwili. Co? Nikogo nie wzywałam. Nawet go nie znam. Ale owszem. I nie będziemy ryzykować, że historia się powtórzy. Zabić kurwę! Thank you.
Zabierajmy się stąd. Kim ty w ogóle jesteś? Vi. Przysłał mnie Kerry Urodine. Kerry? Kurwa, nic z tego nie rozumiem. Ach, ale może to dlatego, że za dużo czasu spędziłam z paranoiczną Patricią. Chodzi o samuraja. Pogadamy potem, okej? Racja, spadajmy stąd. Chodźmy, znam drogę. Słyszę cię cały czas! Tam jest winda, szybko. Okay.
tak wolno jedzie. Mam samochód na zewnątrz. Wszystko w porządku? Miewałam lepsze dni. Ta idiotka była pewna, że przyszła mnie uszpiegować. Okej, chodźmy. Mam nadzieję, że mój wóz dalej stoi tam, gdzie go zaparkowałam. A po co tak naprawdę tu przyszłaś? Chciałam zrobić reportaż o muzyce Totentanz. No to się nie dziwię, że Patricia tego nie kupiła. Gorzej. A tak, masz coś na pamiątkę. Pierdolę takie pamiątki. Jadę prosto do redakcji. Jak chcesz pogadać, musisz zabrać się ze mną. Mam nadzieję, że ten rzęk się nie rozsypie po prostu. Dobra, no to czego chce Kary? Reaktywować samuraja na jeden wieczór. Nie ma samuraja bez Silverhanda. Ja zagram zamiast Johnego. Ty? Umówmy się, że Silverhand był dużo lepszym wizjonerem niż muzykiem. Dam radę. No, jeśli przekonałeś Kerego. A co ja będę z tego miała? Spotkasz starych przyjaciół. Proszę cię. Kary przyjaźnił się z Johnem i tyle. My tylko orbitowaliśmy dookoła i czasem odbijaliśmy się od nich. No to czego chcesz? Przeprowadzić wywiad z Kerym? To mogłabym napisać sama z głowy. Chcę mieć dostęp do jego wszystkich kontaktów w branży. Jak dla mnie nie ma sprawy. Jesteśmy, wyskakuj. Dobra, a co z koncertem? Powiedz Keremu, że zajmę się organizacją. Będziemy w kontakcie. Okej, dzięki. Dobrze nam poszło. Zadzwoń do Keremu. Tak. Zgodziła się i nawet chce się zająć organizacją koncertu. Czyli dalej jest kontrol freakiem. Świetnie. Miałem po drodze trochę problemów z Maelstromem. Zajebiście. Słuchaj, gadałem z Henrym. Wyciągnąłem go z odwyku. W ogóle zajebista historia. Henry przez ten cały czas nawet nie wiedział, że Danny jest w Night City. Właśnie do niej pojechał, żeby zrobić jej niespodziankę. Spotkamy się wszyscy u Danny. Ja też? Po co? W końcu masz z nami zagrać, nie? Musisz poznać resztę, wysyłam ci adres. Everyone wants to know what the moon tastes like? Try moon cheese. Made right here in orbit. Everyone wants to know what the moon tastes like? Try moon cheese.
Widzisz? Co tu się stało? Chyba robiła remont i Henry pożyczył sobie betoniarkę. Zawsze nieźle improwizował. Może są w domu. Sprawdź przez interkom. No dobra, to szukajmy dalej. Czyli Kerry już jest. Odjebało ci, kurwa! O, to brzmi znajomo. Ty tutaj? No nie! To twój dom, naprawdę? I dobrze, że twój jebany basen! Wyprowadziłeś wsparcie. Na wypadek, jakbyś zapomniał, po chuj to właściwie robisz. Przysyła mnie Kerry w sprawie koncertu. Jakiego koncertu? Kurwa, i czemu to on ze mną nie rozmawia? Dla Kerry'ego to niewygodna sytuacja, bo oboje jesteście jego przyjaciółmi. Kurwa, jaki delikatny. To on sprowadził na mnie tę jebaną zarazę. Chodzi o reaktywację samuraja na jeden wieczór. I dlatego chciał zebrać całą drużynę? Słodkie, ale to nie przejdzie. Nie zagram z tym pojebem. Danny. Nie ma mowy. Albo on, albo ja. Jak Danny się uprze, to koniec. Jak wam idzie? Chujowo. Danny chce mnie wykopać z koncertu. A przecież już się dogadaliśmy. Kerry ci zapłaci, prawda? O to chodzi. Kurwa, jak dla mnie zajebiście. Bierzcie go sobie i wypierdalajcie z mojego domu! Nie każ mi decydować. Coś ty odjebał z tym basenem. Przecież wiedziałeś, że Kerry chce, żeby Danny też z nami zagrała. Chciałem oczyścić atmosferę. Zajebiście. Gdybym chociaż wiedział, o co wam poszło. A co, nie widzisz? Skurwiel zalał mi basen betonem. No to chyba musiał mieć jakiś dobry powód. Serio? Musiał? To powinna być twoja decyzja. Wkurwia mnie, że Danny stawia nas pod ścianą i dyktuje warunki. Z drugiej strony Henry to pojeb, jak sam widzisz. Nie można mu ufać. A to mi pomogłeś. Będzie nam brakować jednej osoby. To akurat nie jest problem. Mogę zaprosić jednorazowo jakiegoś kumpla z innego zespołu. Tylko to już nie będzie to samo. To już nigdy nie będzie to samo, Kerry. To jak... Wolę zagrać z Henrym. Ja nie mam nic przeciwko, żeby Danny też przyszła. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. A teraz spierdalajcie stąd, wszyscy! Kurwa, muszę zadzwonić po kogoś, kto to posprząta. A co z Nancy? Zgodziła się? Tak, zajmie się organizacją. Zadzwoni do nas, jak wszystko będzie załatwione. Jak za starych czasów. Nancy ogarnia wszystko. Wskakuj, odwiozę cię. Okej, na razie nic więcej nie zrobimy. Trzeba poczekać, aż Nancy się odezwie.